Orędzie z 15 maja 1990 roku. Pokój niech będzie z wami, moje dzieci. Ja, wasza Najświętsza Matka, przygotowuję was na spotkanie Pana. Wychowuję was do duchowej dojrzałości. Okrywam was łaskami, aby wam pomóc i dodać odwagi. Uświadomcie sobie, że dni, w których obecnie żyjecie, są szczególne. Jest to czas poprzedzający przyjście Pana. Otwierają one drogę, którą przyjdzie Pan. Te dni są przygotowaniem na zstąpienie waszego Króla. Módlcie się, aby wszyscy byli gotowi. Módlcie się gorliwie, moje małe dzieci, za te dusze, które nie chcą usłyszeć i nie chcą zobaczyć. Módlcie się w ten sposób do waszego Ojca, który jest w niebie. Ojcze najmiłosierniejszy, spraw, by ci, którzy pomimo słuchania nigdy nie zrozumieli, usłyszeli tym razem twój głos i zrozumieli, że to ty, święty świętych. Otwórz oczy tych, którzy pomimo patrzenia nigdy nie dostrzegają. Niech tym razem zobaczą na własne oczy twoje święte oblicze i twoją chwałę. Dotknij swym palcem ich serc. Niech się otworzą i zrozumieją twoją wierność. Modlę się, prosząc cię o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy, aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez rany twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Proście Ojca o przebaczenie dla dusz trwających w uporze, niechcących usłyszeć ani zobaczyć. Ojciec jest najmiłosierniejszy i On będzie czuwał nad wszystkimi swoimi dziećmi. Tak, moi mali, kiedy modlicie się o zbawienie dla waszych braci, jesteście kadzidłem dla Boga. Im żarliwsze są wasze modlitwy, tym skuteczniejsze się stają. Podziękujcie Panu, który was powołał i swą łaską sprawił, że usłyszeliście jego wezwanie. Módlcie się za tych, którzy odmawiają słuchania. Czas nagli i wielu jest jeszcze nieświadomych, pogrążonych w głębokim śnie. Dni uciekają i kiedy widzę z wysoka dzisiejszą młodzież, moje serce pogrąża się w głębokim smutku. Brakuje miłości, lecz oni sami nigdy jej nie zaznali. Wielu z nich nie doznało nigdy ciepła ani miłości swej matki, bo ona wcale jej nie miała. Świat oziębił się, pogrążył w lodowatym chłodzie, a rodzice zwracają się wzajemnie przeciw sobie. Dziecko zwraca się przeciw rodzicom z powodu braku miłości. Matka odrzuca błagania dziecka o miłość. Świat umarł dla miłości. Jęczy w głębokiej ciemności, bowiem nienawiść, chciwość i egoizm ogarnęły całą ziemię, aż do jej wnętrzności. Jestem wstrząśnięta strasznymi scenami, nieprawością tego świata, ciemności i odstępstwem,
które przeniknęło do samego sanktuarium. Klęski, głód, cierpienia, wojny i plagi. Wszystko to ściągacie sami na siebie. Wszystko, co z ziemi pochodzi, do ziemi powróci. Ziemia znajduje się na drodze do samozniszczenia. Lecz to nie Bóg zsyła wam te wszystkie klęski, jak wielu z was uważa. Bóg jest sprawiedliwy i pełen miłosierdzia. To zło przyciąga zło. Módlcie się gorliwie, módlcie się sercem o nawrócenie i zbawienie waszej epoki. Módlcie się ze mną, moje dzieci. Potrzebuję waszych modlitw. Módlcie się, a ja ofiaruję wasze modlitwy Bogu. Zapewniam was, że jestem z wami, dokądkolwiek idziecie. Nigdy nie opuszczam was, którzy jesteście moimi dziećmi. Błogosławię was wszystkich.